Z nami Mateusz Sochowicz, bohater póki co Igrzysk Olimpijskich, zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. No, głównie dlatego, że też jakby polscy sportowcy do tej pory nie udało się wywalczyć żadnego medalu. A ty, no, powiedzmy w cudzysłowie, błysnąłeś trochę z innej strony. Jak ty oceniasz tę całą sytuację ze zgubieniem tej maski? No, zgubienie maski to była moja wina, ja zawiniłem, no i niestety, ale decyzję podjąłem słuszną na starcie, ponieważ miałem na to naprawdę tak no, kilka sekund na podjęcie tej decyzji, podjąłem taką, a nie inną, jestem z niej zadowolony. Właśnie powiedzieli, że decyzja była słuszna. Wiele osób nawet ze środowiska mówi, że no, to była nawet głupota, tak ostre słowa się pojawiają, brawura i tak dalej. Chociaż na przykład przy rozmowie już z ekspertami oni tłumaczą, że 30 sekund na podjęcie decyzji, nie ma się nic do stracenia, trzeba jechać. Jak z twojej perspektywy to wygląda? 30 sekund mam na start, także czas na podjęcie decyzji było znacznie mniej, no i podjąłem taką, a nie inną, tak jak mówiłem, podjąłem taką, a nie inną. No i jeżeli znalazłbym się drugi raz w takiej sytuacji, zrobiłbym dokładnie tak samo, ponieważ to jest tak, że tor znamy na pamięć, to jest, no mamy tam oddanych dużo ślizgów i w ogóle, także to nie jest jakiś tam no, mega wyczyn, po prostu straciłem dużo na aerodynamice i to po prostu przekreśliło no, mój wynik, który i tak zakończyłem walkę o dobry wynik po pierwszym ślizgu, ponieważ na finalnym wirażu numer 9 obiłem kilka razy i wpadłem w drift, no i tam straciłem całą prędkość i później już. A jak to wyglądało pod, jeśli chodzi o aspekt taki techniczny? Ty widziałeś cokolwiek, czy to rzeczywiście jest taka różnica jadąc bez maski, że bardzo ciężko ci było z tego powodu? To znaczy oczy starałem się mieć otwarte, ale czy widziałem coś? No położyłem głowę tak, o, także widziałem no, wszystko, co miałem przed sobą tak naprawdę, no tylko nie tor. No, ale dało radę, no. Znamy sterowania, znamy wiraże, także na wyczucie jechałem i dojechałem. Jak oceniasz ogólnie swój występ na tych igrzyskach? No niestety, moje treningi pokazywały, że mogę dużo, że jeżdżę szybko i chciałem pokazać to na zawodach, niestety spaliłem się trochę, tak naprawdę stres mnie zjadł, no i niestety, nie jestem z niego zadowolony, może za kilka lat będzie lepiej. Też nie wiem, czy może jesteś świadomy tego, że jednak nagłośniłeś dosyć mocno dyscyplinę, jaką jest saneczkarstwo, bo może bez tego incydentu z maską niewiele osób by w ogóle zwróciło uwagę na wasze występy. Teraz na przykład parę razy panczeniści pokazali się z dobrej strony i w Vancouver i w Sochi. Powstał tor w Tomaszowie Mazowieckim. Czy ty uważasz, że na przykład takie zwrócenie uwagi na tę dyscyplinę pomoże w przyszłości? Nie wiem, miejmy taką nadzieję. Miejmy taką nadzieję. Nie zrobiłem tego świadomie, ale cieszę się, że wyszło jak wyszło. No i miejmy nadzieję, że to zaprocentuje gdzieś w przyszłości.